Idę na wybory, które są, ale których nie ma. Do skrzynki pocztowej, która ma być urną, ale jest na razie tylko skrzynką pocztową. W państwie, które jest państwem, ale od jakiegoś czasu, co niektórzy nazywają je papierowym, a ja bananowym, bo to takie smaczniejsze do ugryzienia. Tutaj, w tym małym trójkąciku moim, między przychodnią, pocztą i apteką, znajduje się właśnie to cudo, które miało nam służyć za urnę. Tak ono wygląda, widzicie, to ta czerwień widoczna czy niewidoczna. To właśnie skrzyneczka pocztowa. Tutaj mam ze sobą kartę do głosowania. Kartę, która nie jest kartą, bo już nie wiadomo, jaka karta jest, jaką kartą i co jest co. Ale chciałam pokazać, co miałam zamiar na te wybory zrobić. Miałam zamiar przejść, zrobić to tak i wrzucić to badziewie do tejże właśnie skrzyneczki. Bo wybory, których nie ma, a które są, to żadne wybory, a w ogóle to, co działo się wokół nich, to zakrawało raczej na niezdrową historię i nie poniżyłabym się do czegoś takiego, żeby brać w tym udział.